Witajcie. Dzisiaj ostatni dzień, jak jestem w Polsce, myślę, że przed świętami. Chciałem tak zrobić z tego tytułu filmik. Jeszcze jako takie obejście, zobaczenie, co muszę zrobić po powrocie, co zrobiłem. Także taki trochę kropi, ale słuchajcie, najważniejsza rzecz. Znalazłem mocowanie do kamerki na czoło. Jak się schowam tu w tej szopce, o, znalazłem takie mocowanie do kamerki na czoło i teraz myślę, że będzie mnie dużo lepiej słychać, także bardzo się cieszę. Kamerka oczywiście jedzie ze mną, być może coś fajnego nagram, coś przywiozę, jakieś filmy, ewentualnie będę wam stamtąd te rzeczy nadawał. To jest to. No i co jeszcze ciekawego? No mówię, obejście robię. Słuchajcie, ktoś, pamiętam, mi mówił o oponach. Ja tutaj mam takie, widzicie, opony. Jeszcze gumki są tutaj, one są bieżnikowane, ale to jest stare bieżnikowanie. Sprawdzałem. To już nie wiem, czy ta firma, w tej chwili nie pamiętam, czy ona istnieje jeszcze, czy nie, ale to jest stare bieżnikowanie. Widzicie, to są opony do żuka Nysy. Nie wiem, o, 650 R16C. Także są całkiem fajne. Bieżnikowane są w Polsce, bo tu zresztą widać, nazwa jest 100 mil jednej i drugiej chyba. No nie widzę. Ale w każdym razie są. To ewentualnie na wymianę, bo ja raczej nie chcę, powiem wam, sprzedawać części ani takich rzeczy, bo wolałbym się wymienić. Sam potrzebuję bardzo dużo różnych rzeczy czy do Ursusów, czy do Zetorów. To są mi rzeczy potrzebne, dlatego wolałbym się wymieniać. Dobra, słuchajcie, teraz... Cholera, wiatr zaczął wiać, taki nieprzyjemny. No, pogoda się zmienia ewidentnie na zimową. Także co jeszcze? No, tutaj wiadomo, no nie zdążyłem z tym. Ta firma, ten gościu, który tutaj miał mi zrobić te lustra do ciapka, to dzisiaj ma nieczynne, telefonu nie odbiera, niestety zrobię to dopiero po powrocie. Co jeszcze? No tutaj, tak jak wam pokazywałem, nie wiem, wcześniej słyszeliście czy nie słyszeliście, ale w każdym razie to ten Zetor na tym etapie na razie kończy, jeśli chodzi o składanie go. Mam nadzieję, że już jakoś wygląda lepiej. Ja jestem zadowolony z tego, wszystko tu jest, z wyjątkiem, słuchajcie, bo tam wam powiedziałem o jednej rzeczy, jeżeli czegoś nie macie, bo tak rozmawiałem też z kolegą z YouTube'a, no i słuchajcie, są dwa rodzaje możliwości kolekcjonowania tych ciągników i w ogóle takie, żeby nie mieć stresu ani problemu z tym wszystkim. Chodzi ogólnie o co? Jeżeli nie macie na przykład jakiejś części albo po prostu najnormalniej w świecie nie macie pieniędzy, bo i tak się zdarza, a chcecie mieć ciągniki ładne i fajne, odnowione, no to jest super i tego się trzymajcie. Tu nie trzeba się stresować, że na przykład mam pompy od 30 albo w Ursusie C325 lampy tylne od 30 czy od 60 przednie. To nie ma żadnego znaczenia. Ważne, żeby on był ładnie zrobiony, pomalowany, odświeżony, żeby był szczelny, żeby tam nie było przecieków i tak dalej. I to świadczy o klasie wyremontowania ciągnika i tego się trzeba trzymać. Natomiast jeśli jesteśmy kolekcjonerami, gdzie nie brakuje nam na nic pieniędzy, no to już jest inna sprawa. I w takim przypadku, na przykład, jeżeli ktoś składa sobie, powiedzmy, Zetora, Ursusa, czy Bombaja, czy cokolwiek i nagle na przykład montuje, słuchajcie, lampy od 30, no to już jest, delikatnie mówiąc, coś nie tak, bo z jednej strony ma pieniądze, a z drugiej strony po prostu robi taką kaszanę, bo to inaczej się nie da nazwać, że montuje nieoryginalne rzeczy, kiedy najnormalniej w świecie go stać. I taki ciągnik po prostu nie przedstawia, właściwie no marną wartość kolekcjonerską przedstawia. Ja tu wam powiedziałem o na przykład filtrze, że ten filtr nie powinien tu być, bo takiego filtra nie było, natomiast ja nie mam i w zastępstwie montuję ten i to jest co innego. Szukam takiego filtra, jeżeli go znajdę, ten filtr powietrza do tego ciągnika, to oczywiście to wymienię. To samo tutaj z tą belką przednią. Powiedziałem wam tutaj, o, leży, widzicie, to jest przednie zawieszenie do niego.
Natomiast nie mam tej miski i założyłem w ten sposób takie, tymczasowo, żeby on stał na kołach. Tu o to chodzi. To samo było, słuchajcie, z tym tylnym kołem. No nie mam koła, opony takiej do niego, żeby mu wrzucić, prawda? Tym bardziej, że czasu nie ma na nic, bo widzicie, teraz za chwilę wyjeżdżam. I staram się to jakoś składać. Być może po powrocie na przykład zmienię, znajdę jakąś taką oponę, być może dwie takie same, po prostu, żeby tu zamontować i to na pewno dokończę. Natomiast te szczegóły, które są ważne, słuchajcie, tak jak tutaj na przykład pokazuję kluczyk oryginalny do tego, on jest w kiepskim stanie, nie o to chodzi. Jest taki, jak ma być. To jest właśnie ten kluczyk do Zetora 47 roku. To żeby o tym pamiętać, żeby w taki sposób montować te rzeczy. Silnik musi pasować do skrzyni biegów, do obudowy sprzęgła. To wszystko musi być jeden element, bo widziałem naprawdę te ciągniki, wszystko z innej parafii i tragedia po prostu, bo nie wiadomo właściwie co to jest. To jest jedna rzecz. Natomiast przy ciągnikach rolniczych, no to już jest zupełnie inna sprawa. Słuchajcie, cieszycie się, że je macie i fantastycznie, bo to jest naprawdę coś pięknego. Wyremontować sobie za tanie pieniądze. Nie wszyscy mają kasę taką, żeby po prostu można było sobie robić co się chce i pieniądze właściwie są nieważne, bo ja chcę coś tam mieć. I to jest już zupełnie inna sprawa, inne podejście do tematu. Wtedy trzeba po prostu sobie jakoś, nie wiem, no zebrać się, zmobilizować, powiedzmy. Widziałem, słuchajcie, maskę taką, powiedzmy, jak ta za 4000 na internecie. No to człowiek, który ma pieniądze, a potrzebuje taki traktor, potrzebuje taką maskę, to po prostu kupuje. Chyba że chce jeździć po prostu z maską o 30, albo ja nie wiem co, no bo jeżeli policzycie na przykład robociznę, malowanie, klepanie, wszystkie te inne rzeczy, powiedzmy, no to nagle się trzeba zastanowić, ile taka maska kosztuje. Załóżmy akurat maskę, powiedziałem, ale to może być równie błotniki, może być silnik i tak dalej, także to trzeba się też zastanowić. Można kupić silnik na przykład do 25 za 1000 zł, można kupić za dużo więcej. Kwestia jest taka, że za 1000 zł trzeba go wyremontować od nowa, za 3000, powiedzmy, zakładamy i jedziemy. Także to też trzeba po prostu się zastanowić, w jaki sposób chcemy kolekcjonować te rzeczy i jaka jest nasza idea w tym wszystkim. To jeśli chodzi o taką krótką informację dotyczącą tych rzeczy, powiedzmy, jak ja na to patrzę, ale to jest, słuchajcie, moje subiektywne spojrzenie na ciągniki, na sposób kolekcjonerstwa, ale dla mnie to jest ważne i tym się z Wami dzielę na przykład. Także tu inna sprawa, jeśli chodzi o opony. Jeżeli mamy na przykład ciągnik, który będzie stał sobie i będę nim wyjeżdżał raz do roku, czy też na jakiś zlot, powiedzmy, czy też na dożynki, żeby się przejechać o dla przyjemności, powiedzmy, zrobić sobie rundkę po lesie, czy gdzieś po polach, no to jest inna sprawa tu, że mamy jakieś tam słabsze opony, powiedzmy, ale oryginalne, to nie ma nic do rzeczy. Natomiast jeżeli mamy tym ciągnikiem pracować cały czas w polu, on nam służy, czy też dużo się nim poruszamy, no to tutaj oryginalność opon nie ma nic do rzeczy, bo wiadomo, że powiedzmy możemy kupić taką 50-letnią oponę, ale ona już będzie sama z siebie słabiutka. I istnieje niebezpieczeństwo, że taka opona nam po prostu strzeli. No i co wtedy zrobimy w takim lesie, powiedzmy, albo w polu? No nic, mamy wtedy poważny kłopot. Dlatego montować, słuchajcie, nowe opony, przód, tył, nie jest istotne, że one są nieoryginalne, bo ten ciągnik do czegoś innego służy. Przy okazji jest ciągnikiem kolekcjonerskim, ładnie wygląda, cieszymy się z niego, że go mamy, cieszy oko naszych sąsiadów i znajomych, ale musimy o tym pamiętać, że bezpieczeństwo bezpieczeństwo używania tego pojazdu i nasze jest tutaj po prostu najważniejsze. Także to jest też inna sprawa. Musimy to pamiętać. No to tyle, jeśli chodzi o takie uwagi co do sposobu kolekcjonowania. Musimy po prostu przede wszystkim sami sobie zadawać pytanie, czego oczekujemy od maszyny, którą chcemy odmalować, przygotować, czy cokolwiek innego. Do czego ona nam będzie służyła? I w taki sposób ją odnowić. To jest jedna rzecz. Druga rzecz. Żeby nie wydawać pieniędzy ponad to, co możemy zrobić. To też jest istotne. Wiadomo, na te pieniądze się ciężko pracuje, one nam z nieba nie spadają i wtedy musimy do tego podejść sensownie. Czyli
nie mam maski takiej, założę maskę od 30 na przykład, albo od 28, C328 i ten ciągnik będzie też świetnie wyglądał, będzie nam ładnie służył i będzie fajnie cieszył oko. Także to też trzeba wziąć pod uwagę. Jeśli mamy tych pieniędzy worek, no to tutaj powiedzmy sprawa zastanawiania się, czy kupić maskę, daję przykład tej maski tam gdzieś w internecie za 4000 powiedzmy, czy szukać maski za 1000 zł, no to w moich oczach jest to jedno wielkie nieporozumienie i ja nie wiem, czy to właśnie się nazywa nawet kolekcjonerstwo, bo potem takim ciągnikiem właściwie to wstyd wyjechać, gdziekolwiek się komu pokazać, bo każdy wie, na co nas stać, a tu nagle wyjeżdżamy na duży zlot z jakimś nie wiadomo czymś, lampami od nie wiadomo od czego, albo na przykład coś tam brakuje, prawda? To też. Kolejna sprawa, słuchajcie, jeśli chodzi o takich typowych kolekcjonerów, którzy mają jakieś tam fundusze na to, żeby mogli sobie coś zrobić. Pamiętajcie, że każdy rocznik czymś się różni. Żeby nie montować na przykład takiej sytuacji, jak tutaj teraz mamy ciągnik C325 z 63 roku, i ktoś patrzy, o, felgi od 28. Nie, moi drodzy, to są felgi od niego. Te felgi były montowane już w 62 roku i teraz na przykład ktoś kupuje taki ciągnik, nieświadomy, i biega za felgami, żeby były takie jak w 61 roku, albo jeszcze gorzej w 60. I nagle się robi po prostu coś takiego, że montujemy do silnika od 25, a on musi mieć silnik od 28. Nie może mieć, bo w 63 roku te ciągniki seryjnie miały silnik 28 i on taki silnik mieć powinien. I teraz przyjeżdżamy na przykład na zlot, ktoś się zna, patrzy na tabliczkę, jeżeli jest oryginalna, to też jest bardzo ważne. Patrzy na tabliczkę 63 rok, prawda, i silnik od 25. No to są wtedy żarty, wiadomo, że po prostu to już nie jest, że to już jest składak, to takiego ciągnika nie było. Także to też trzeba po prostu pamiętać, albo na przykład będzie miał koło z 60 roku, bo mu się podobają. Nie. Tak nie może być. Jeżeli chcemy mieć koła z 60 roku, szukajmy ciągnika z 60 roku. To w przypadku kolekcjonerskim. Jeżeli macie w domu coś takiego już, to nie przekombinujcie, bo to też po prostu niszczy cały temat. Ja mówiłem o tym wcześniej, jeśli chodzi o Zetora 25, że widziałem takie maszyny, proszę ja Was, że skrzynia biegów, tak jak tutaj w tym od Skody, słuchajcie. Ta skrzynia biegów jest ze Skody, prawda, a pokrywa z 47 roku fotel na rurze, słuchajcie, silnik z wypustką i wszystko jak trzeba, zbiornik bez przelotki i różne inne takie cuda po prostu i właściwie, a jeszcze co śmieszniejsze, pedały z 50 roku, takie jak tutaj, nie wiem czy to je widać, po prostu i nagle się okazuje, że to jest jakaś katastrofa, że poskładany ciągnik z 10 i potem się ludzie pytają właściwie, co to jest za rocznik, a nikt nie umie powiedzieć, bo to jest jeden wielki składak. Pilnujcie tego, bo na tym polega istota kolekcjonerstwa. To jest ważne. Trzeba się troszeczkę do tego przyłożyć, ale to mówię do typowych kolekcjonerów, którzy nawet nie muszą mieć pola. Oni mają ciągnik i to się podoba i bardzo fajnie. Jedni mają ciągniki, inni samochody, jeszcze inni motocykle i inne powiedzmy maszyny, mogą być taczki. Ale żeby po prostu mieć wzgląd na to, co montujemy, co do jakiego modelu. Także to tylko tyle, jeśli chodzi o sposób kolekcjonowania maszyn. To dotyczy wszystkiego, słuchajcie, czy samochodów, czy motocykli. Jeżeli mamy, powiedzmy, jakąś motocykl WFM-kę z 55 i 6 roku, to nie montujmy tam silników późniejszych, bo to też po prostu, no dobra, jeżeli nie mamy innego, tymczasowo montujemy i tak dalej, ale ogólnie rzecz biorąc, trzeba się skupić na tym, żeby zastosować maksymalnie oryginalność danego przedmiotu, którym się zajmujemy, który nas cieszy. Żeby potem po prostu było fajnie pojechać na taki zlot, a nie ktoś powie, a tutaj zamontował to, a tutaj zamontował tamto i tak dalej. To tyle. Rolnicy. Rolnicy z kolei, wiadomo, używamy tych maszyn wszyscy.
Nie zawsze po prostu możemy sobie na coś pozwolić. Galanteria tak zwana, czyli te lampy, znaczki na maskę, tylne lampy, jakieś zegary i tak dalej, to są wszystko bardzo drogie rzeczy i często po prostu nie mamy na nie pieniędzy. Montujcie cokolwiek, byleby to funkcjonowało. On ma wam służyć, jeździć, zarabiać, a przy okazji naprawdę wyjechać nim na dożynki, czy też na jakiś zlot pojechać i też będzie super. Bo tu jest zupełnie inna relacja. My te maszyny używamy i one mają nam służyć. Sami widzieliście, że ja tutaj jeździłem przez jakiś czas z maską od 30. Bo tak mi pasowało. Ten ciągnik jest do pracy, a nie do tego, żebym ja nim jeździł po zlotach. Być może kiedyś to nastąpi. Na razie nie mam takich ambicji. Natomiast sami prosiliście mnie, załóż maskę od 25, no to założyłem, też mi się bardzo podoba. No i co śmieszniejsze w tym wszystkim, chyba to jest jedyny Ursus C325 z turem w Polsce. No dlaczego? Bo ma tą oś słabą, ona się nie nadaje pod tura, z tego co sami mówicie, większość z was w każdym razie. No ale co, w tej chwili on zrobił wszystko, co miał zrobić z tych ciężkich prac. W tej chwili to pomaga mi tylko przy drzewie, jakieś tam powiedzmy załadunki będą, może trociny powiedzmy, czy cokolwiek, ale to już to są lekkie rzeczy, on sobie z tym poradzi. Najgorzej było z tymi silnikami, które trzeba było tutaj wyjąć, czy zamontować, czy w tym niebieskim, co w szopie stoi i świetnie sobie poradziliśmy. Także to tyle. Taki filmik, jeśli chodzi o takie moje osobiste przemyślenia dotyczące kolekcjonerstwa. No i mówcie coś, piszcie komentarze, zobaczymy jaka dyskusja się z tego wywiąże, kto co w jaki sposób myśli, jak o tym myśli. No i zobaczymy, może wspólnie dojdziemy do jakiegoś fajnego wniosku i będzie się to rozwijało, no bo taka jest idea, żeby to po prostu nie stać w miejscu, ale żeby się to rozwijało, żeby fajnie coś z tego było. Także taki filmik dzisiaj. No to tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Zapraszam na następny. Trzymajcie się. Cześć.